Z mojej pierwszej wizyty w akademii pamiętam przemiłą atmosferę. Pamiętam poważnych, dorosłych, dużych ludzi, którzy bardzo się cieszyli, że mnie widzą. Uśmiechali się do mnie, zagadywali, brali mnie na ręce. Dlaczego? Dlatego, że miałam może 3, może góra 4 lata i przychodziłam do akademii, ponieważ właśnie tam mój tato, Marek Pijarowski, prowadził już klasę dyrygentury. Tak więc moje wspomnienia z akademią sięgają wielu, wielu, wielu lat wstecz, ale o tym dziś. Gwar i szum placu Jana Pawła II, wtedy 1 maja. Piękny, duży budynek, który ukazał się moim oczom po wyjściu z przejścia podziemnego i życzliwych, pomocnych, okazujących dobry humor wykładowców i pracowników administracji. Był dla mnie przeżyciem, ciekawym doświadczeniem, nie był specjalnie trudny, ciekawostka. Dowiedziałem się, że na egzaminie z fortepianu dodatkowego, dziś go już nie ma, można było grać z nut. Choć umiałem Bacha na pamięć, poszedłem tym tropem, słuchając kolegów. Skończyło się na graniu jedną ręką, a drugą łapaniu kartek porwanych przez wiatr wpadający do sali przez otwarte okno. Wierzcie Państwo, mina komisji była bezcenna. Egzamin wstępny był dla mnie zapewne stresujący, aczkolwiek dzisiaj już w ogóle tego stresu nie pamiętam. Pamiętam za to składy komisji, pamiętam jakie pytania wylosowałam, pamiętam kolegów i koleżanki, z którymi wspólnie ten egzamin zdawałam. Tak więc był to bardzo wyjątkowy moment, moment, w którym tak naprawdę otworzyły się dla mnie nowe perspektywy. Z tego powodu egzamin wstępny, choć był zapewne stresujący, był jednym z ważniejszych momentów mojego życia. Okres studiów wspominam oczywiście jako czas pracy. Zdobywaliśmy wiedzę, zdobywaliśmy umiejętności, ale także oczywiście jako czas zabawy na różnych akademickich i nie tylko spotkaniach z kolegami, z rówieśnikami z naszej uczelni, czy też z innych uczelni Wrocławia. Ale był to też bardzo wyjątkowy czas nawiązania pięknych przyjaźni i to przyjaźni nie tylko ze studentami. Wtedy zaprzyjaźniliśmy się z naszymi pedagogami, ponieważ z tego właśnie znana jest Wrocławska Uczelnia Muzyczna, a w szczególności Wydział Pierwszy, że panuje tu wspaniała, rodzinna, bardzo ciepła atmosfera. Wspominam bardzo dobrze, choć 5 lat minęło bardzo szybko. Jeśli chodzi o pedagogów, życzliwość, kompetencja, otwartość, wsparcie i przede wszystkim wolność wyboru swojej drogi. Warto zadawać pytania. Na kilka z nich uzyskałem wtedy ważne odpowiedzi, które pozostaną już ze mną. No i zrozumiałem, że uczyć się będę całe życie. Usłyszałem ważne słowa profesor Grażyny Pstrokońskiej na Wratil. Od teraz bierzesz odpowiedzialność za swoje dźwięki. Pomyślałem w teorii muzyki również za swoje słowa. I drugie wspomnienie. Piękna, zabytkowa sala, rodzinnie, bez zbytecznego patosu, z życzliwością, ale i z zachowaniem należytych form oraz przepisów. Egzamin dyplomowy na zawsze pozostanie w mojej pamięci. Na pewno pozostanie w mojej pamięci, bo chyba każdy pamięta swój egzamin dyplomowy. Jest to tak ważne wydarzenie w życiu każdego studenta, że trudno o nim zapomnieć. Mój egzamin był zupełnie wyjątkowy, ponieważ był obecny profesor Jan Antoni Wichrowski, o którym pisałam pracę magisterską, więc była to dla mnie niezwykła radość, że pan profesor, osoba niezwykle zasłużona dla uczelni, dla wydziału, wieloletni dziekan naszego wydziału, jest nie tylko bohaterem mojej pracy i zgodził się być bohaterem mojej pracy, ale także wspierał mnie podczas obrony pracy magisterskiej. Z pewnością nigdy tego nie zapomnę. Tu studiowałam i tu rzeczywiście zostałam, czyli jak to było? Było to tak, że ukończyłam studia w 4 lata, mimo że studia trwały, cykl studiów trwało lat 5. No i jakoś tak wyszło, że władze wydziału zauważyły
we mnie jakiś potencjał i postanowiły we mnie zainwestować, co było dla mnie ogromnym zaskoczeniem i wielkim wyróżnieniem. Początkowo uczyłam czytania partytur, ćwiczeń z harmonii. Bywało tak, że moi studenci byli starsi ode mnie, co mnie jeszcze dodatkowo onieśmielało, a później udało mi się związać z uczelnią już w formie zatrudnienia etatowego. No i tak jestem tutaj już od, a nie będę mówić od ilu lat. Po studiach w zakresie teorii muzyki, a potem kompozycji, pracowałem przez kilkanaście lat w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, choć zdecydowałem się zamieszkać we Wrocławiu. Bardzo chciałem związać się z Akademią i od roku 2012, gdy byłem już po doktoracie, a jeszcze przed habilitacją, dzięki życzliwości bardzo wielu osób z grona Akademii, które pozytywnie oceniły moją osobę, dorobek, działania, jestem tutaj i teraz. Zajęcia z wprowadzenia do teorii muzyki, z historii teorii muzyki i historii muzyki. Opiekuję się pracami licencjackimi, magisterskimi, wykładam metodykę nauczania zasad muzyki i harmonii, zajmuję się też kształceniem słuchu z partyturą orkiestrową. W Akademii prowadzę zajęcia zarówno na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii, jak i na Wydziale Instrumentalnym. Na Wydziale Pierwszym, a więc na macierzystym wydziale, prowadzę m.in. literaturę muzyczną, muzykę polską XX i XXI wieku, metodologię pisania pracy dyplomowej, a także prace licencjackie, magisterskie oraz przedmiot na studiach magisterskich Wielkie Formy Muzyczne. Jest tego sporo, więc na pewno kiedyś na którymś z tych przedmiotów się spotkamy. Dlaczego warto dołączyć do grona studentów teorii Wrocławskiej Akademii Muzycznej? Dlatego, że muzyka jest warta tego, żeby o niej mówić, żeby o niej pisać, żeby ją analizować, żeby ją interpretować, żeby łączyć ją z innymi dziedzinami sztuki i nauki. A to właśnie robią teoretycy muzyki. Warto studiować, żeby poznać wspaniałych pedagogów, żeby zaprzyjaźnić się z rówieśnikami, żeby wspólnie przeżywać to, co dla nas, artystów, jest najpiękniejsze. Tę radość z tego, że muzyka nas cały czas otacza, jest częścią naszego życia i niech tak zawsze pozostanie. By być w środowisku, które inspiruje, które intryguje, które wspiera, by uczyć się od najlepszych profesjonalistów, którzy pomagają też znaleźć sposób na siebie, by korzystać z wielkiej różnorodności, ale pozostać wiernym temu jednemu, sztuce dźwięków. Którzy mają w życiu cel, którzy wierzą w swój potencjał, którzy nie boją się wyzwań, którzy mają artystyczną duszę albo naukowe zacięcie i chcą budować kulturę Wrocławia, Polski, świata. Czekamy na kandydatów, którzy, i tutaj zapewne nie powiem nic odkrywczego, którzy po prostu kochają muzykę, ale także na takich, których ta muzyka fascynuje jeszcze w inny sposób, którzy czasem chcieliby taki utwór muzyczny rozebrać na najmniejsze cząstki, poznać inspirację kompozytora, zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej to dzieło zostało zbudowane. Na takich, którym te pomysły teoretyczne będą rodziły się w głowie rano, kiedy wstają, towarzyszyły im przez cały dzień, z którymi będą zasypiać, a oprócz tego na takich, jak mówiła pani profesor Maria Zduniak, którzy będą mieli przy łóżku zeszyt i ołówek po to, że jak w nocy się obudzą i przyjdzie im wtedy do głowy jakiś pomysł teoretyczny, żeby mogli go szybko zapisać, bo zapewne do rana nie będą go już pamiętać. A więc czekamy na dociekliwych, młodych ludzi, którzy zechcą z teorią muzyki związać swoją przyszłość. Zapraszamy w mury Akademii Muzycznej w Wrocławiu, w mury naszego wydziału. Czekamy na Was. Do zobaczenia.